Tytuł kursu: sieci i węzły ciepłownicze. Moduł: sieci ciepłownicze. Temat: rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych. Wyróżniamy różne sposoby ukształtowania sieci magistralnych w zależności od ich prowadzenia. Przykładowo, sieć ciepłownicza w postaci kratownicy wykorzystuje się najczęściej na terenach o gęstej zabudowie. Rozwiązanie to dotyczy zazwyczaj układu ulic krzyżujących się pod kątem prostym albo sieci parowej. Tak ukształtowana sieć ciepłownicza gwarantuje niezawodną pracę, ponieważ poszczególne sieci są blisko sieci magistralnej. Wyróżniamy także sieć promienistą, która pozwala na przesyłanie ciepła tylko w jednym określonym kierunku. Od źródła ciepła do odbiorcy. Do ośrodków położonych z dala od siebie lub do określonej grupy odbiorców. Sieć pajęcza jest rodzajem sieci promienistej. Tworzą ją oddzielne pary rurociągów zasilający i powrotny do każdego odbiornika ciepła węzła chłodniczego. Sieć pajęcza jest rodzajem sieci promienistej. Tworzą ją oddzielne pary rurociągów zasilający i powrotny do każdego odbiornika ciepła węzła ciepłowniczego. Sieć ta zapewnia bardzo dużą niezawodność dostawy ciepła, ponieważ awaria odcinka sieci powoduje tylko odcięcie dopływu ciepła do jednego odbiorcy. Wyróżniamy również sieć pierścieniową. Pozwala ona na przesyłanie ciepła w dwóch kierunkach. Zapewnia to dużą niezawodność dostawy ciepła. Sieć tę można rozbudować, tworząc tak zwaną sieć wielopierścieniową, która jest stosowana w dużych sieciach ciepłowniczych. Nośnik ciepła może być dostarczany z jednego lub kilku źródeł ciepła. Jest to najczęściej stosowany system ciepłowniczy w dużych miastach. Właśnie omówiliśmy podstawowe sposoby ukształtowania sieci magistralnych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pozostałą treścią kursu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.